Na polu pracują autonomiczne roboty, które unieszkodliwiają chwasty wiązką lasera. Rolnik podejmuje decyzje na podstawie danych przekazywanych przez satelity. To wcale nie wizja przyszłości, a teraźniejszość rolnictwa, także w Polsce. Porozmawiam o nim z moim gościem, a jest nim Marek Szychta, ekspert z Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Cześć Marku. Cześć, witam serdecznie. A ja się nazywam Małgorzata Lamperska, a to jest podcast o technologii na głos. Czy na polu teraz spotkamy już bardziej maszynę, czy jeszcze rolnika? Myślę, że na polu spotkamy cały czas maszynę, spotkamy też rolnika, ale ten rolnik już jest teraz bardziej zarządcą i przedsiębiorcą, który planuje i gospodaruje zasobami, a nie obsługuje maszyny. Operator maszyn to jest już osobne zajęcie, tak? A sam rolnik to już jest taki przedsiębiorca, producent rolny. Czym on się tak dokładnie zajmuje? Gospodarowanie zasobami i planowanie zabiegów, gospodarowanie flotą, gospodarowanie ludźmi. No, wachlarz tych problemów jest bardzo szeroki. Dokonała się duża rewolucja w rolnictwie, rewolucja związana z maszynami, z wykorzystaniem najnowszych technologii internetu. Co teraz pomaga w pracy rolnikom? W zasadzie rewolucji było kilka po drodze. Może warto by wspomnieć, jak ta ewolucja w ogóle przebiegała. Mówi się obecnie o rolnictwie 4.0 i to jest jakby nawiązanie do przemysłu 4.0. I to też się podobnie rozwijało, w sensie można powiedzieć, że rolnictwo 1.0 to było mechanizacja, pojawienie się ciągników, czyli zwiększenie wydajności, jeśli chodzi o produkcję. I to było tak wtedy, kiedy się zaczęły pojawiać już pierwsze maszyny. Czyli co, koniec XIX wieku? Tak, można tak powiedzieć. No. Druga taka rewolucja ogromna to rewolucja 2.0, to już w latach 50. Związana z odmianami, dostosowaniem odmian, modyfikacjami genetycznymi oraz nawozami, tak? Czyli zwiększenie wydajności plonu, zwiększenie jakości plonu. Trzecia rewolucja to jest precyzyjne rolnictwo, czyli modyfikacja maszyn w celu zapewnienia precyzyjnego prowadzenia zabiegów agrotechnicznych oraz wspomagania się mapami plonu, mapami pól, czy też analizą gleby. No i czwarta rewolucja to rolnictwo 4.0, czyli rolnictwo cyfrowe, czyli magazynowanie danych, obróbka tych danych, interpretacja tych danych i na jej podstawie wspomaganie przedsiębiorcy rolnego czy też rolnika w podejmowaniu istotnych decyzji, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarstwa. A jakie dane na przykład i jak są zbierane? Są wszelkie możliwe dane zbierane. Przede wszystkim badania glebowe, jeśli chodzi o to, co ta ziemia potrzebuje, aby wydać jak najlepszy plon, jakie ma być optymalne pH, jak zaplanować sobie właśnie nawożenie. No ale okej, wcześniej też można było zbadać glebę, wziąć próbkę i zawieźć do jakiegoś laboratorium. Co się zmieniło teraz? To jakby zmieniło się to, że możesz to sobie zrobić nie tylko samodzielnie, ale mogą dla ciebie to zrobić firmy, które pobiorą te próbki glebowe w kilkudziesięciu, kilkuset miejscach na polu i stworzą tobie całą mapę zapotrzebowania nawożenia tego pola. No ale to jest jedna dana. Kolejną taką daną może być na przykład historia planowania z danego pola, tak? Czyli można powiedzieć, że mapa plonu. Na jej podstawie też można podejmować różnego rodzaju decyzje, jeśli chodzi o nawożenie i zasiew. Mamy tutaj dane satelitarne jeszcze, jeśli chodzi o różnego rodzaju obserwacje wizualne. Mamy też dane dotyczące pogody i dane historyczne i przewidywania pogody. Także jest tego dużo. Nie? Czyli tak na dobrą sprawę ten rolnik ma już teraz taką wiedzę, że może siać to, co na pewno mu wyrośnie. Tak, to jest kolejny istotny argument za tym, że to jest pozytywne nie tylko dla rolnika, który jakby zwiększa swoje
swoje plony i efektywność, ale przede wszystkim dla środowiska, no bo stosujemy tylko dokładnie taką dawkę środków ochrony roślin i nawozów, jaka jest potrzebna. Nie nawarzamy, te nawozy nie lądują gdzieś tam w rowach melioracyjnych i nie spływają dalej ciekami wodnymi, tylko no, jest ich dokładnie tyle, ile jest to potrzebne. Dla rolnika zysk, no bo wiadomo, musi mniejsze pieniądze wydać na te środki ochrony roślin i nawozy, a dla środowiska też jest istotny zysk, że te środki jakby nie uwalniają się poza obszar produkcji rolnej. Też nie przenikają później do produktów rolnych i dalej na nasze stoły. No właśnie chciałam powiedzieć też o jakości żywności, ale dobra, już wiemy mniej więcej na czym polega rolnictwo precyzyjne, natomiast kręcą mnie maszyny rolnicze. Co jeździ teraz po polu, co usprawnia pracę rolnikowi? W Łukasiewiczu skonstruowaliście kilka takich bardzo ciekawych maszyn, na przykład grabiarka albo siewnik do punktowego siewu. To są maszyny, które tak przeciętnemu człowiekowi mogą nic nie mówić, natomiast one w sposób kolosalny ułatwiają pracę rolnikom. No i w sumie taka zgrabiarka potrafi tworzyć mapę plonu, bo ma kamerę 3D i GPS i jest fantastycznym rozwiązaniem. Tak, to jest jakby dodatek do tej zgrabiarki opracowanej wspólnie z firmą Samasz w Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej. No sama zgrabiarka jest tutaj też innowacyjna. Może zacznijmy od tego, do czego służy zgrabiarka. O. Zgrabiarka podsiębierna, bo ona się tak nazywa profesjonalnie, no, służy do zgrabiania pokosu z pola w celu uformowania tego pokosu w wały i następnie ten pokos jest zbierany prasami bele cylindryczne lub inny sposób. No, ta zgrabiarka przez sposób pracy, czyli posiada takie palce, które delikatnie podnoszą tą zieleninę ściętą i na przenośnik i ona delikatnie jest magazynowana w jednym punkcie na polu. Dzięki temu te łodygi i te listki nie są niszczone i dzięki temu no, odżywcza wartość tego produktu dla bydła mlecznego jest dużo lepsza. To jest jedna z zalet tej nowej zgrabiarki, no ale też mam też inne opracowane u nas w centrum innowacje, właśnie o których wspomniałaś, czyli dzięki zastosowaniu odpowiedniego zestawu czujników i kamer możemy rejestrować mapę plonu i wykorzystywać ją w późniejszym cyklu planowania uprawy. Jak również no, możemy przewidywać jakby ten plon i szacować, ile zostało zebrane i jakie tutaj zyski można z tego tytułu uzyskać. To jest jeden z naszych projektów, jeśli chodzi o maszyny precyzyjne, które wpisują jakby się w technologię rolnictwa 4.0, ale mamy też na koncie inne rozwiązania, między innymi właśnie prasą VR-kę zrealizowaną z filmą Metal Fach, która również została zaopatrzona w szereg czujników umożliwiających nie tylko generowanie mapy plonu, ale również kontrolowanie jakości tego tworzenia tych bel cylindrycznych, jak również znakowania tych bel na polu, identyfikacji ich późniejszej, gdzie została dana bela wyrzucona i całej jakby mapy położenia poszczególnych bel na polu, co później wspomaga rolnika, jeśli chodzi o planowanie zbioru tych bel, czy też może nawet wykorzystać jakieś innowacyjne rozwiązania samojezdnych maszyn do zbioru tych bel. Siewnik, który oprócz siania też dozuje od razu nawóz. Skąd się biorą te pomysły? Pomysły się biorą przede wszystkim z potrzeby coraz precyzyjniejszego wysiewu. Mówimy tutaj o wysiewie punktowym, który umożliwia aplikację nasionka dokładnie w tym miejscu, w którym chcemy, dzięki czemu możliwe jest tak zaplanowanie tego wysiewu, że odległość ziarenka od ziarenka nie tylko jest w odpowiedniej proporcji, jeśli chodzi o rząd wysiewanych roślin, ale też jakby nasionka rząd do rzędu, tak? Czyli możemy nawet wysiać sobie w tak zwany kwadrat, tak? I dzięki temu minimalnie, ale zwiększyć ten plon dzięki zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni każdemu
nasionku każdej roślinki. No, oprócz tego, no, posiadając te mapy plonów, mapy nawożenia, możemy zaplanować sobie nawożenie przy wysiewie i precyzyjnie ten nawóz podać pod ziarenko na przykład, w precyzyjnej, oszacowanej na podstawie mapy dawce i dzięki temu zmniejszyć zużycie tego nawozu i równocześnie zwiększyć plon. Jakie jeszcze maszyny pracują na polach? Innowacyjne maszyny, na polach oczywiście. Praktycznie wszystkie maszyny, które obecnie są, wpisują się w rolnictwo precyzyjne i rolnictwo 4.0 to są maszyny innowacyjne i takie maszyny dzielą się też na te agregowane jakby z ciągnikami rolniczymi oraz na roboty polowe, czyli powiedzmy maszyny, które wykonują automatycznie pewne czynności. Ja widziałam robota, który zabija chwasty w uprawach rzędowych i on fantastycznie jeździł. Tak, to takie rozwiązania już właśnie funkcjonują i one już są implementowane rzeczywiście w innowacyjnych gospodarstwach, bo one pierwsze jakby forsują te innowacyjne rozwiązania. Jeśli chodzi o te roboty polowe, to w zasadzie jest taki podział na roboty, które powstają poprzez uzbrojenie standardowego ciągnika rolniczego w osprzęt, jakiś precyzyjny GPS, sterowanie, uzbrojenie tego ciągnika w napęd umożliwiający automatyczne poruszanie się tego ciągnika po polu i ten ciągnik jest agregowany z precyzyjnym narzędziem, no, stanowi pewnego rodzaju robot, który w zasadzie jest w stanie sam poruszać się po polu, a operator w nim siedzący w kabinie jest tylko jakby do kontroli, tak? Operator ciągnika. Do kontroli i do planowania trasy, no ale wiadomo, te funkcje można podzielić. No jakby jest druga część tych robotów polowych, to są roboty jakby samojezdne, które nie posiadają kabiny, nie posiadają jakby operatora. Operator komunikuje się z tym robotem zdalnie, czy jakby planuje zdalnie jego trasę, a ten robot już automatycznie lub nawet już autonomicznie jest w stanie poruszać się po polu. Takie rozwiązania również powstają u nas w centrum wspólnie z firmą Unia. Powstaje cały system, można powiedzieć, inteligentnego robota polowego, akronim Polski Robot, który nie tylko jest to jakby robot składający się z kilkunastu modułów, głównie jest to platforma jakby nośna dla narzędzi roboczych, składająca się z szeregu czujników i kamer, która umożliwia poruszanie się samodzielne po ścieżce po polu i agregację z odpowiednimi modułami roboczymi do precyzyjnego siewu i nawożenia podczas wysiewu, do precyzyjnego pielenia mechanicznego wspomaganego wizją i rozpoznawaniem konkretnych roślinek w rzędzie, rozpoznawaniem co jest roślinką, którą chcemy utrzymać na polu, a co jest chwastem i precyzyjnie usunięcie tego chwastu nie tylko z przestrzeni między rzędami, ale też między roślinkami w rzędzie. Mamy opracowane takie innowacyjne rozwiązania pielników precyzyjnych, które są w stanie usuwać chwasty właśnie w rzędzie na podstawie detekcji położenia roślinek z kamer. No i jakby trzeci główny moduł to moduł do oprysku. Tak? Mówimy tu o oprysku na różnego rodzaju szkodniki, czy też o oprysku, jeśli chodzi o nawożenie, czy środki ochrony roślin innego rodzaju. Przeciw grzybiczne. No i oprócz tego sam ten robot jest wyposażony w szereg rejestratorów stanu uprawy, stanu gleby i te dane jakby są zbierane w bazie danych i umożliwiają wspomaganie rolnika w podejmowaniu decyzji. No a docelowo pewnie te decyzje będzie podejmował za rolnika, czy wspomaga tego rolnika jeszcze jakiś algorytm pewnie sztucznej inteligencji, który będzie na podstawie tych zbieranych przez lata danych wypluwał, mówiąc kolokwialnie, dla
rolnika konkretną informację, co ma w danym miejscu zastosować, żeby jego uprawa była jak najbardziej efektywna. Czyli taki rolnik w ogóle nie będzie musiał wychodzić na pole, bo robot i sztuczna inteligencja zrobią za niego lepszą robotę. Może się nawet okazać, że to nie będzie musiał być rolnik, tylko ktoś, kto będzie w stanie zakupić po prostu tego typu sprzęt. No, są pewne obawy i to są, może inaczej, od kilku lat na tym całym świecie odbywają się różnego rodzaju specjalistyczne eventy, na których prezentowane są te innowacyjne rozwiązania robotów polowych. Nie tylko na targach branżowych, ale również są takie konferencje. Między innymi jest taka konferencja we Francji, FIRA. No i tam w 2020 roku bodajże lokalni rolnicy zorganizowali akcję protestacyjną, właśnie mówiąc głośno o swoich obawach, jeśli chodzi o rolnictwo precyzyjne, autonomię, automatyzację. I trudno im nie przyznać do końca racji w pewnych kwestiach, na które myślę głównie rządzący krajami powinni zwrócić szczególną uwagę, no bo pewne rzeczy mogą być tutaj dosyć niebezpieczne. Przede wszystkim, żeby prowadzić efektywne gospodarstwo, może się okazać, że jedynym sposobem jest inwestycja w te narzędzia do precyzyjnego rolnictwa i rolnictwa 4.0. Wiadomo, że większość tych inwestycji będzie współfinansowane przez banki, tak, różnego rodzaju. Czyli w pewnym sensie banki się stawały właścicielami pośrednio tych wszystkich urządzeń, czyli będzie przedsiębiorca się uzależniał. No w zasadzie to już się dzieje, nie? No i może dojść do sytuacji, że powoli ten kapitał będzie migrował niestety w ten sposób do banków, nie? Do tych i do korporacji. Druga kwestia jest taka, że te wszystkie precyzyjne narzędzia obecnie działają dzięki temu, że zaprzyjaźnione kraje udostępniają nam sygnał precyzyjny GPS, ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na świecie i co, jeśli odetną ten sygnał, to my wtedy przestaniemy produkować. A wtedy pochylimy się nad tradycyjną wiedzą rolniczą. No właśnie, i to jest kolejny aspekt, który tutaj ci rolnicy podnosili, czyli wyobraźmy sobie nas za 50 lat, gdzie już ta wiedza przez to, że wszystko to jest automatyzowane, gdzieś zanika i ktoś nam to nożyczkami odcina, nie? Dostęp do tej automatyzacji i czy my sobie wtedy poradzimy, czy to nie będzie kolejny sposób dla osób z olbrzymim kapitałem do pewnego rodzaju sterowania całą tą żywnością, a bezpieczeństwo żywnościowe to jest jedna z najważniejszych kwestii dla każdego kraju. No i jest jeszcze jedna kwestia, że te wszystkie narzędzia nowoczesne, które analizują stan uprawy, na chwilę obecną nikt nie kontroluje tego, kto tak naprawdę ma dostęp do tych danych i na przykład czy duże korporacje, które dostarczają rozwiązania jakichś innowacyjnych kombajnów, które są wszystkie już wyposażone w kamery, czy te dane nie są gdzieś przetwarzane, gromadzone przez jakieś państwa i na tej podstawie można oszacować plonów w danym kraju i ceny na przykład jak wywiad gospodarczy dzięki temu skuteczniej spekulować ceną, co wydaje mi się, że jest, jak się okazuje, dosyć istotną kwestią, tak? Czyli w momencie, kiedy koszt produkcji jest wyższy niż koszt, niż zysk ze sprzedaży, no to tutaj utrzymywanie takiego stanu przez kilka lat może spowodować wywrócenie się całego przemysłu i zaburzyć bezpieczeństwo żywnościowe jakiegoś danego kraju. Czyli musimy mieć te wszystkie zagrożenia z tyłu głowy, a tak mówimy cały czas o polu, o rolnictwie, o siewie, ale czy na przykład w sadach też stosuje się maszyny albo w chowie zwierząt, czy też zaszły takie innowacje? Tak, to już od kilkunastu lat w chowie zwierząt, mówimy tutaj o też praktycznie gruntownej automatyzacji i robotyzacji od żywienia tych zwierząt, przygotowania mieszanek paszowych przez czyszczenie w oborach, czy podgarnianie jedzenia bydłu tutaj w oborach,
czy też analizowania zachowania tych zwierząt, no, a skończywszy na no, samo pobieraniu mleka tak automatycznym. Są już od kilkunastu lat funkcjonują w wielu gospodarstwach roboty, które służą do dojenia, gdzie praktycznie udział człowieka to jest tylko związany z jakimiś potrzebami serwisowymi, i on już, ten robot sam jest w stanie podłączyć się do tej wymion, pobrać to mleko z odpowiednią adnotacją, może od razu z pobraniem próbki do badań i jakby zakończenia tego procesu. Czyli rolnik może wyjechać na wakacje? W pewnym sensie tak, pewnie byłoby to możliwe, no aczkolwiek no, trzeba sobie zdawać sprawę, że to są ogromne zasoby finansowe, ogromne zasoby pieniężne, także myślę, że każdy gospodarz no, stara się jednak cały czas mieć na wszystko oko, żeby nic nie uciekło, no bo nawet drobna awaria jakiegoś elementu może skutkować dużymi konsekwencjami finansowymi, także nadal wymaga to nadzoru, ale powiedzmy, że nie jest już to praca, tylko nadzór. Nawet jeśli dany rolnik nie zainwestuje tyle w różne roboty i innowacyjne maszyny, to jednak jest sporo aplikacji, które ułatwiają mu pracę i ogólnie życie. Począwszy od specjalistycznych aplikacji z prognozą pogody dla rolników, poprzez jakieś aplikacje z atlasem chwastów, co jeszcze tutaj tak może pomóc rolnikowi? Przede wszystkim funkcjonują całe serwisy, które dostarczają rolnikom informacje o stanie ich pól. Mówimy tutaj o danych satelitarnych. Umożliwiają rejestrację tych map plonów, umożliwiają zarządzanie flotą, nadzór nad tą flotą, gdzie się znajduje, jaki pojazd w ramach floty, ile zużywa w danym momencie paliwa, czy nie ma żadnych zgłoszeń serwisowych. Właśnie aplikacje związane z pogodą, przewidywaniem pogody, to wszystko jest w tych serwisach jakby scalone. Rolnik sobie dostosowuje odpowiednie moduły, które jego interesują, no i może sobie tworzyć jakby całe takie rozwiązania dla niego wspomagające go w podejmowaniu decyzji i wspomagające w generowaniu map wysiewu na przykład za pomocą tych programów, aplikacji, które może sobie wgrywać na swoje precyzyjne narzędzia robocze. Są też aplikacje służące do wspomagania tych jakby serwisów, czy jakby komunikacji z tymi serwisami, gdzie można coś w telefonie sprawdzić na polu i zmienić jakby w systemie i jakby to skutkuje poprawą całego stanu. No, szereg różnych aplikacji, które używają też inni przedsiębiorcy związanych z biznesem, pieniędzmi, kredytami, wykresami, notowaniami giełdowymi, bo to też bardzo interesuje wszystkich przecież. Czyli tak zwany smart farming. A o jakim odsetku gospodarstw mówimy? No bo żeby zakupić sobie takie maszyny, no to jednak potrzeba dużych pieniędzy, bądź też kredytu z banku, no ale to trzeba mieć czym spłacić, więc nie wiem, ile tak szacunkowo gospodarstw w Polsce zajmuje się rolnictwem 4.0. Szacuje się, że około 10% rolników w Polsce akurat to są rolnicy innowacyjni, którzy nie boją się zainwestować jakby w takie nowe technologie i przetestować te technologie. Jakby na podstawie wyników ich inwestycji sąsiedzi, czyli inni przedsiębiorcy, no, są zachęcani do inwestowania w tego typu rozwiązania. Aczkolwiek jeśli chodzi o samo rolnictwo precyzyjne, to tu już w zasadzie ciężko mówić o jakimś usilnym zachęcaniu kogoś, bo to jest już rachunek ekonomiczny. Bez tej inwestycji po prostu ta uprawa się nie opłaca. Albo inaczej, no, jeżeli każdy przekalkuluje sobie, jakie są zyski z zastosowania rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, to jest no, czarno na białym, że warto to robić. Pozostaje kwestia teraz, na ile jesteśmy w stanie podejmowanie decyzji przekazać algorytmom, które są jakby uczone obecnie na podstawie zbieranych danych, na ile to będzie bezpieczne i kto będzie odpowiedzialny za podejmowanie tych odpowiedzialności za podejmowane decyzje, kto będzie za to ponosił odpowiedzialność. No bo można sobie wyobrazić, że
gdzieś komuś ktoś jednak coś źle podpowie i wtedy kto jest winien. Również to jest jeden z elementów, które nie są moim zdaniem obecnie jeszcze rozwiązane, czyli autonomia pojazdów, czy też mówimy tutaj o samochodach zwykłych, które się poruszają po drogach, czy też pojazdów, które poruszają się po teoretycznie zamkniętym terenie rolniczym, no ale to tylko teoretycznie niedostępny, bo bardzo niewiele gospodarstw ma przecież ogrodzone pola. Także mogą na tym polu znajdować się różne przeszkody w postaci jakichś śmieci, które mogą zaburzyć funkcjonowanie jakiegoś takiego autonomicznego robota. Mogą też martwe zwierzęta znajdować, które mogą powodować też uszkodzenie narzędzi jakichś precyzyjnych. Też mogą też żywe zwierzęta się znajdować, które przemieszczając się mogą powodować jakieś zaburzenia w funkcjonowaniu danego autonomicznego urządzenia. No i też mogą znajdować się czasem ludzie, dzieci. Nie wiem, jeżeli ten robot nie będzie wyposażony w środki bezpieczeństwa, które rozpoznają, że w jego okolicy znajdują się jakieś osoby, no to może dojść do tragedii, bo to jednak są sprzęty, może które nie poruszają się super szybko, ale jednak ciężkie. Czyli jednak czynnik ludzki musi być, kontrola, czyli wracamy do obecności rolnika. Ale może się zdarzyć też w drugą stronę, że te systemy będą na tyle niezawodne, że w statystykach może okazać się, że tak naprawdę to tylko autonomiczne systemy są bezpieczne, a jeżeli ktoś sobie chce się poruszać sam samochodem lub ciągnikiem, to musi wykupić jakieś super ubezpieczenie OC od odpowiedzialności, bo zagrożeniem może być poruszanie się człowieka tą maszyną, a nie gdy ona się porusza autonomicznie. Też może być taki scenariusz. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Marek Szychta z Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego był moim Państwa gościem, a my słyszymy się za tydzień. Thank you.